Raz, dwa, trzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej wspaniałej gry, jaką jest Arkania. Idziemy sobie dalej w stronę tej latarni. Zobaczymy, co nam tutaj. Zobaczymy, co tutaj będziemy mieli w ogóle do robienia. Gdzieś tutaj trzeba było podejść z tego, co mi tam. Tego, co nam Xardas mówił, i tutaj sobie siedzi Gorn, dobrze widzę. Ktoś tam, chyba Gorn, bo Gorn miał nam oczyszczać drogę. Siemano. Każdym dniem się starzeje. Jak Co każdy. się stało? Nic, po prostu zdrowie już nie to. Kiedyś to się dzień i noc walczyło, ale kości już nie takie młode. Ty się zajmij resztą, smyku. Widzę, że już nie jesteś takie chucherko. Widzę, że przybyło ci mięśni. Dobra, pogruchoczę im kilka kości w twoim imieniu. Ruszaj do latarni. Okej, mam iść tędy, tak? Nie wiem. Tak obstawiam. Dobra, elo. Wow. No to co, idziemy dalej. Fajna zabawa jest, nie? Idziemy sobie. Pylamy ogniem piekielnym. Ło kurwa, ale dostałem teraz damage. Pyk. Pyk. No i elo. Okej. I tu są jakieś skrzynie, tak? Nawet sporo tych skrzyni. Tyk. Nic ciekawego. Chociaż one mają regenerację zdrowia. Pokażcie mi te karwasze. Pan też zdrowie. Mniej many. No ale więcej umiejętności magicznej w ogóle, więc chyba się jednak bardziej opłaca. Rebeliara. Okej. Okay. Jakiś dupel. Pierścień Paladyna. Nie chcemy, dzięki. Pyk. Okej. Okay. Ta maga ognia. Wiecie, arcymaga. Dlaczego o tym kurde pyrokarze? 60 many. O kurwa, czekajcie, bo to takie dość dobre chyba. 40 umiejętności magicznej. Okej, okay, fajne, ale teraz tak. 80 do pancerza to jest 90, 60 many. 16, 15. Nie, no nie. Useless. Ale dobra, bo ja bym sobie się pierdolił. Ale my tu mamy tyle wszystkiego. Nie wiem, weźmy sobie to, łyknijmy. Niech nas to wyleczy. Na max. Tak będzie szybciej po prostu, nie? I zobaczmy, co tutaj się podzieje. Oj, wybaczcie, musiałem sobie poprawić mikrofon. Ema zombie. Jep. Wow. Ja po prostu idę przed siebie i zobaczymy. Zobaczymy, ile jeszcze gry nam zostało, bo ja nie mam pojęcia, nie? Będzie, że ten upadek Setarif jest tak krótki, jak czytałem, bo jak jest dłuższy, to może być różnie z moimi chęciami skończenia tego. Pyk, pyk. Dobra, topór bojowy z rudy to jakiś syf. Talizman z golema. Nie, to jest syf akurat, nie dla mnie, po prostu. A no, tu się opłaca być magiem, no tyle jakichś boostów mamy do tego. Rowania. Mam wrażenie, że dużo więcej niż do walki wręcz, nie?
Pyk. Pyk. Jak tam level upik zaraz pewnie, nie? Dobra, tutaj widzę, że się da dostać już do tej wieżyczki. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, no to chodźmy tutaj jeszcze temu pierdyknąć. Wow. Ale no ten miecz Inosa to jest, no wam powiem konkretnie. O! Diabeł. Siemano. I jebu dup. Ogniem piekielnym. O kurwa. Elo? Ej, no co jest? Pyk. Pyk. Super zabawa jest, nie? Fajnie, że ten miecz podpala. Bo one właśnie dostają teraz już od razu ten damage. Jest dość tak, kurde, no, no szybciej się to wszystko ubija, dziadostwo, nie? Chociażby te zombiaki, które... No schodzą dość łatwo, okej, okay, dobra. Udało nam się. Teraz chodźmy tu. Pyk, pyk. Siemano. Ale jest, kurwa, jasno, nie? I co? Teleport. No dobra. I co dalej? Siła demonów wciąż rośnie, tak, tak. Siła Aha. demonów wciąż rośnie. Tak. Ej, ona była zamrożona przecież w tej świątyni. Tą kuźnią, nie? Dobrze pamiętam, czy źle pamiętam? Okej. Okay. Jest Xardos, czy Zardos, zależy, kurwa, kogo zapytamy, nie? No dalej. Czekaj, czy w tym roku w ogóle, nie no, w tym roku. Czy w listopadzie mi się uda skończyć tę grę? Tak czasowo, bo... Dobre pytanie akurat. Dobra, już skończyłeś? Fajnie. Gdzie my jesteśmy? Widok powierzchni. No, jesteśmy tu na samym dole i... Mam dziwne wrażenie, że będę musiał przejść teraz całą, kurwa, tę mapę w górę. Oby tak nie było. Oby tak, kurwa, nie było, nie? Płonący wojownik, siemano. Pozwolić, że cię opierdolę od razu ten. Znaczy, czy masz coś ciekawego? Widzę, że nie. Tam syf. Runiczne grawerunki. Ciekawe. Jakiś nowy projekt? Co to znaczy? Zbroja runiczna. Okej, okay, czyli to powinno być gdzieś jeszcze tutaj. Dobra. Odpierdol się ode mnie. Ja nie mam czasu. Zbroja runiczna. A nie, bo jeszcze tego nie poznałem, tak? Dobra, dobra. No. Myrtański skórzany kirys. Runiczny myrtański kirys. Runiczna myrtańska zbroja pytaćkę. Skąd to można było dostać? Nie? Ale dobra, szata wojenna. Czarna ruda jest potrzebna i esencja bólu i kwintesencja nienawiści. Skąd on to wszystko pobrać, ale... Aha. Czyli to wszystko, co jest nam potrzebne, mamy tu jakby co? Spoko. Okej. Okay. Brakuje nam trochę tych rzeczy. Ciekawe, czy można z nim jakoś tutaj pohandlować. Widzę, żeś
cały i zdrów. Ano. Świetnie. Z pewnością nurtują cię jakieś pytania. Ile do końca? Owszem, nurtują. Amulet śniącego to część o wiele większego amuletu. Za dużego, jak na jednego człowieka. Oto brakująca część amuletu. Jego oprawa. Te kręgi rozsiane po całym... Jakie kręgi? A, te teleportacyjne. Mam rację? Owszem. Uaktywniłem wszystkie, które zdołałem. Część zostawiłem Miltenowi. Dostrojenie ich do twojej esencji było łatwiejsze niż sądziłem. No dobra. To ma być część amuletu? Z tym można by zamek szturmować. To fakt. Człowiek użyłby tego jak tarczy. Jednakże bogini... Czyli ten ogromny amulet ma trafić do klasztoru. A mnisi wiedzą, co z nim zrobić? Tak. Lecz w tej chwili Zisza atakuje klasztor. Co takiego? Jak najszybciej mogę tam dotrzeć? Przez Zoldren. Zoldren? Co to za miejsce? Podlega chyba świątyni na górze Białookiej. Tam kazałem naprawić oprawę amuletu. Mhm. Czasem odnoszę wrażenie, że Argania to po prostu ruiny jednej wielkiej świątyni. Idea ta nie jest całkiem niedorzeczna. Podejrzewam, iż przed tysiącami lat Argania była miejscem kultu. Co więcej, niektórzy wyznawcy z Zoldren byli dosłownie wysyłani na tamten świat. Wieczne życie po śmierci i w zależności od zasług... ekstaza lub cierpienie. Jak dokładnie działa ten amulet? Pęta konkretnego demona. To rodzaj magicznej smyczy. Napełniona boską mocą staje się krótka, naprężona. Z czasem jednak powróz nieco się rozluźnia. Czyli śniący to taki jakby... piesek bogini. Za co? Jaki śniący? Nie gadajcie, że my śniącego wyciągniemy. Amulet. Odkryłem wzmianki o podobnych artefaktach stworzonych dla sług Inosa i Adanosa. Jeśli faktycznie istnieją, to część z nich byłaby zdolna do... Czym właściwie jest śniący? Demonem. Wcieleniem Beliara. Nie powiem, już go wypierdoliliśmy dawno stąd, ale dobra. Być. Ten świat należy teraz do ludzi. Ja pierdolę, co za bzdura. Zejdź na dół. Północny tunel doprowadzi cię na miejsce. Strzeż się demonicznego króla Zoldren. To sługa Ziszy. Jego bracia przeczesują wyspę. Poszukiwaniu ciebie. Super. Jak udało ci się dowiedzieć o tej bogini? W świątyni usłyszałem o niej po raz pierwszy. Jej imię nie przetrwało do naszych czasów. Lecz jedno wiem. Jest stara. Bardzo stara. Jej czciciele dawno już zdążyli wymrzeć. Pozostała jedynie garstka kapłanek oraz mnichów. Jak dla mnie. Anbale też mogłyby wymrzeć. Gdybym nie znał prawdy, wziąłbym je za wyznawczynię Beliara. Podobieństwa bogini do Trójcy są niezaprzeczalne. Może była... jest ich siostrą lub matką. Albo też poprzednim wcieleniem Trójcy. Już, koniec. Tak. Dziękuję. Dobra, i nie tędy, tylko tamtędy teraz trzeba iść, tak? Czy jak mam tu przejść? Dobra. Nie wiem. Może, o, tędy? To jest dobre miejsce? Tak jest. I lecimy w takim razie, jak się tu schodzi. Ktoś mi powie? Tutaj są schody, tak? Takie jakby dookoła. No dobra, ma to sens.
To jest kurwa wybitnie, nie? Wykonana ta gierka po prostu. Chodźmy stąd już. Czarna ruda. Wow. Tak po prostu będzie w tych jaskiniach po prostu. Tak po prostu, no. Okej. Okay. Ale całą resztę składników to nie wiem, gdzie zdobędę. Jak to tutaj będzie wyglądało w ogóle? No bo ta zisza w takim razie się wydostała jakby? Dobrze rozumiem? Nie wiem. Chodźmy po prostu dalej. No. A gdzie oni ci tu płoną, ci wartownicy? Pyk. I co tam? A tu widzę, że jest zamknięte. Tu może będzie trzeba się przejść później. To jest pytanie, co te szkielety przy sobie mają? Esencję bólu. No tak, no i to trzeba lutować w takim razie, tak? I to ma sens, lutowanie tego. Bo my zdobędziemy to, to i nie wiem jeszcze tylko kwintesencja nienawiści. To się nazywa kwintesencja nienawiści. No nie ma czegoś takiego, więc... O kurwa. No to nie, no tego ognistego golema, no to chyba trzeba... w ten sposób? Pyk. No tak. Ja tak patrzę, czy jest coś ciekawego tutaj, ale... raczej nie, no trzeba też patrzeć, nie wiem czemu czarna ruda jest ogólnie czerwona, ale... to prawdopodobnie wiedzą tylko twórcy tego kurwa barachła. Czekajcie, zobaczę tylko ile tu jest potrzebne. 20, okej, dobra. Sobie gdzieś tam będziemy tego szukać, zakładam, w tej jaskini. Elo? Dobra. Nie wiem, no. Mam nadzieję, że będzie się dało tutaj jakoś zejść. Znaczy cofnąć tam do tego golema z powrotem. Siema, ziomki. Hello, Benz. Coś jeszcze? A, jeszcze tu jeden jest. Tyk. Ej! Dobra. No to na maksa. Im więcej many i regeneracji, tym lepiej. Czarna ruda, no i ta była czarna. A tak to ja nie wiem, czemu czarna ruda jest czerwona. Jak ja tu powinienem się w ogóle przemieszczać? To też jest dobre pytanie. Siema. Chyba nie sądziłeś, że sobie nie poradzę z tobą, nie? Obstałem, że to jest jakiś kwas, którego nie powinienem dotykać. Jep. Dobra, to mamy z głowy. Jakiś nektar zdobywcy. O, i tutaj też macie te esencje swoje. Esencja bólu. Ciekaw, gdzie te duperele od Beliara, tak? Będziemy mieli. No, ale to chyba jest materiał na później. No, wydaje mi się, że jeszcze 13 rudy są potrzebne. Cofnę się tutaj. Kurwa, nie trafiłem pierwszej tej. Dobra. Ej, chciałem powiedzieć, że znam trochę te miejscowe, ale to jest chyba niemożliwe, no bo przecież to jest żyła złota. Okej. Okay. Nie mogę znać tej miejscowe, przecież tu nas nie było, ale wygląda bardzo podobnie do tej pierwszej jaskini, co na Feszry w niej byliśmy, ale przecież w tej jaskini już za drugim razem się znaleźliśmy później, nie? Tą lyrką. Co jest? Okej, okay, pyk. Czekajcie, łykniemy sobie to
I go zaspamimy po prostu tym lodowym badziewiem. Które jest dość mocne ogólnie. Bo jak już je maksujemy, to już w ogóle jest spoko, nie? Warto się w to pobawić trochę. No bo te kurde badziewia nam tu schodzą bardzo łatwo. Dobra, mam nadzieję, że to będzie można się cofnąć gdzieś. Znaczy musimy się tam cofnąć w sumie, bo tam nie ma innej drogi teraz niż ta. Już coś jeszcze nie. Dobra. Chciałbym tylko się tu przejść, żeby zebrać co się da. Tej rudy, bo ja bym chciał sobie zrobić ten ostateczny pancerz, bo to akurat sobie zaspoilerowałem trochę, że da się przerzucić save'a z tej chujowej gry do tamtego chujowego dodatku z tej gry. Nie wiem, czy kapanie ognia ogólnie dość łatwo schodzą tutaj. Spoko, może być, nie? Bo ten kapan ognia miał sobie jakiś zwój, widzieliście? O kwintesencji nienawiści. Okej. Okay. Wiecie, my potrzebujemy kwintesencję nienawiści. I ona jest tu, tak? O. No. Jest kwintesencja gniewu, ale my chcemy kwintesencję nienawiści. Okej. Okay. I brakuje nam jednego tego i 10 sztuk rudy. I mamy wtedy, moi drodzy, niezbędne składniki, żeby sobie szatę ulepszyć. Dobra, i tu widzicie, cofnąłem się bardzo potrzebnie. Warto było się cofnąć. I wydaje mi się, że my tu jesteśmy w stanie sobie to zrobić teraz. Kurwa, nie wiem, tak mi się zaplątał język, że dajcie spokój, nie? Ale... Mam nadzieję, że dziś tu więcej będzie tej rudy do zdobycia. Intesencja złośliwości, to raczej nie jest nam potrzebne do niczego. Była śmierć. Intesencja niedoli, krew Beliara. Oni nam to wszystko dają, żebyśmy na pewno dali radę sobie zrobić ten ulepszony pancerz. Widać, bardzo miło z ich strony. I czekajcie, bo się muszę teraz cofnąć, tak? Wow, okej. Okay. Nie wpadłbym na to. Nie wiem, to... Jeszcze jestem ciekaw, do czego tutaj jakiś ziobek wymyślił. Wiecie, jedzenie jakieś i tak dalej, nie? No bo jedzenie? Nie, do czego on wymyślił? Kurwa, nie wiem, już jestem zmęczony, przepraszam. Ale to jest jakaś kurwa impreza w ogóle z tym wszystkim. Co tu się dzieje? Ale już jestem, przepraszam, trochę zmęczony, więc wybiłem się z tego, co mi przyszło do głowy. Aczkolwiek no tu naprawdę, jak ktoś wymyślił grę i ktoś ją wysłał, zatwierdził wszystko ten, to naprawdę jest hit, nie? Ale szanuję, że dali po prostu tak wszystko, że zrobili chujową grę, mówią: dobra, to ci jeszcze dorzucimy, porób sobie te najlepsze sprzęty, żebyś się poczuł, że jesteś fajny i w ogóle. Ej, dobra, ale jak ja się tu mam cofnąć? Aha, tu było otwarte. Dobra. Okej. Okay. Ale no dobra, no to dobrze, że tam poszedłem. To jakieś gówno jest. No dobra. Nie, no bo ja teraz idę i widok powierzchni jest, jesteśmy gdzieś tutaj, tak? Pytanie, czy my po tej powierzchni też będziemy gdzieś zmierzać, czy nie? Pyk. Dobra, elo. Dobra, gdzie tu mamy tę rudę? Czerwona, czarna ruda, nie? To jest kurwa hit. 5 sztuk i musimy gdzieś jeszcze jednego szkieletora ubić. 4 sztuki. Jeden szkieletor. No nie chcę tego ominąć, nie? Turbo frajerem bym był, patrząc na to, że ci twórcy naprawdę mi to wpychają, kurwa, w ręce. Żebym tylko wyciągnął maksa z ich wspaniałej gry.
Mam nadzieję, że to studio wróci, wiecie, do łaski już. Nagrywam, nie wiem, 7 odcinek z rzędu, kurwa? Ja nie wiem. Nie wiem, który z rzędu odcinek nagrywam, ale lecę i lecę. Bo liczę, że ta gra się skończy zaraz i będę mógł sobie powiedzieć, że przysiedziałem całą noc. Mam święty spokój. Iż mogę tylko iść i nagrać sobie Wiedźminka. Bądź spokój w ogóle. Dobra, bo się zajebałem. 3 sztuki są potrzebne. Tam jest posążek Kinosa. Posążek Lorda Dominika. Popielny obrońca tu jest. Kapan ognia. To go można tymi lodowymi gówniakami. O kurwa. Karwasze maestri, dobra. Cokolwiek to daje. Mam potężne mikstury. No ja bym chciał te rudę, żebyście mi to dali. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jeszcze się znajduje. Bo jak nie, to będę musiał się tam cofnąć, przejść się, zobaczyć po drodze. To tutaj jeszcze jest trochę, widzę. No właśnie, ciekawe, czy dali jej więcej. Dali na styk, bo pewnie pomyśleli, że ludzie... Pojebało cię? Aha. Nie no, spoko, nie? Normalnie napierdalają przez to. Śmierć frajerom. Myśleli, no pewnie, jak będą grali naszą wspaniałą grę, no to wszyscy będą chcieli maksymalnie tutaj doznać... Maksymalizować doznania tej gry i na pewno będą patrzeć w każdy kąt po prostu. Marzą o tym ci ludzie, nie? Okej, okay, kapan ognia to tyk. Ale tu nie ma żadnej burzy wodnej na razie, czy lodowej do zrobienia. Fajnie, jakby jednak się to zmieniło. No i to jakieś kurde, jakieś medaliony, karwasze maestri. A już je mamy. Okej. Okay. Lizmon z golema. Zębacza jakiś. Dobra. Okej. Okay. Wydaje mi się, że jedna sztuka rudy. Jedna sztuka rudy, moi drodzy. I mamy to z głowy. No jest, znalazłem. Okej. Okay, no i... Będziemy jacyś turbo zajebiści. Ja nawet nie zwróciłem uwagi, co daje ta wojenna. To 10, to daje 90. 15 więcej many, 2 więcej regeneracji i 3 umiejętności magiczne. No nie jest to jakiś... Kurwa, nie wiadomo co, ale... O, runiczna, myrtańska... A nie, dobra, tutaj jest napisane. 90 many... A nie, no to tak, to się nie różni. No to mamy runiczna, myrtańska, szata wojenna, fajnie. Okej. Okay. Miałem iść do przodu i nie patrzeć na te wszystkie takie dodatkowe rzeczy, no ale chciałem na maksa ten pancerz sobie tu zrobić, no już wybaczcie mi. Pyk, pyk. Wow. Nie wiem, czy to się jeszcze do czegoś przyda w ogóle, ale pozbieram. No. Wiecie, różnie bywa. Nasrali tych kurwa przeciwników. Wszystkiego tu nasrali, nie wiadomo ile. Nie wiadomo po co. Nie wiadomo gdzie kurwa i... Ja nie wiem. A to jest tam te ziomki, co uznały, że dobrym pomysłem będzie bicie mnie za... Winkla. Miło było poznać. Musimy już stąd wyjść. Arnbael kurwa, patrzcie, pyk. Ten lód nawet dobrze działa. Chyba nie wiem, wszystko chyba dobrze działa. Tak po prostu. No dobra, ale czy ja już stąd wyjdę zaraz, czy jeszcze będę się tutaj pierdolił z tym? No to tylko... Umacnia mnie w mojej wierze, że ta gra się zaraz kończy, nie? Co ja teraz muszę zrobić? Jakąś pieczęć bogini muszę zanieść, że nawet nie wiem co ja robię, kurwa. Jeszcze jakieś demony muszę jeszcze pozabijać, tak? Dobra, to jest kawał drogi, ty. Dobra, moi drodzy.
następnym odcinku to zrobimy, bo już widzę, że ten dobiega pół godziny. I tak zaraz go nagrywam znowu. A ja wam bardzo za ten dziękuję. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia suba, łapki w górę i komentarza. No i co? Widzimy się w następnej Arkanii. Cześć.